Dzień dobry wszystkim. Witam w nietypowym filmie na moim kanale. Gościem na tym filmie jest... Filipek, dzień 10.5. Witam wszystkich. Tak, a dzisiaj będziemy rozmawiać o PVZ Adventures, a w sumie o jej remake'u, ponieważ ogłoszony remake został już rok temu. Tak. Fanowski remake, ale bardzo porządny. Zresztą pewnie widzicie screenshoty, jakie są w internecie teraz jakby jako takie jakby sceny. No i co ty sądzisz o tym remake'u? No, kiedyś no, ludzie mówili, że to jest słaba, a teraz płaczą za tą grą i w ogóle. Ja w to nie grałem i jestem ciekawy, jak to się grać, na pewno pobiorę i będę sobie to grać, zobaczyć. Mm-hmm. A wolałbyś grać na PC-cie czy na Androidzie? Czy to zależy od wymagań gry? Mm, nie, to wszystko jedno w sumie. Ja bym mógł na tym sobie grać. Ale jakbym miał już chyba wybierać, to chyba... Gdybym był w domu, to bym grał na PC-cie. Gdybym był gdzieś tam na dworzu, bym nie miał co robić, to chyba bym grał na Androidzie. To musiałbyś mieć dwa osobne konta. No chyba, że jest możliwość, że to będzie na Facebooku. No. To byś mógł po prostu się zalogować jakby też na PC-cie, nie? No. A ja w sumie nie wiem, bo z PC-ta rzadziej korzystam, natomiast nie wiem, nie wiadomo, to nie jest na Androida. Tylko że w przyszłym roku telefony to już pewnie to już będzie inny świat. Zresztą tak jak słynny Xiaomi Mi Mix Alpha, ten co ma cały, jest po prostu jednym wielkim wyświetlaczem. Natomiast też było mówione, że pojawią się nowe mapy, nowe rośliny i zombie. Co ty o tym myślisz? Czy to będą zombie z dwójki? Bo w dwójce doszło sporo zombie. Możliwe, ale nie wiem. Z tego co ja wiem, bardzo możliwe, że dojdzie ten taki słynny kot z tą taką pałeczką. Ten taki kot w różowej czapeczce z roślinek. Ponieważ, no pokazywałem ci, tylko to jest taki, jakby to ci powiedzieć, taki easter egg trochę. Ponieważ na Discordzie on tam jest. I gra wygląda bardzo porządnie. Bardzo możliwe, że są aktualnie na poziomie Killjoy Park, czyli świecie 5. Światów było 13, ale będą nowe mapy, czyli jakby światy. No i jakby... jak myślisz, kiedy, w którym roku, czy w przyszłym roku ta gra ma szansę już być wydaną? Mi się wydaje, że tak. Przynajmniej w podstawowej wersji chociaż, w takiej nawet okrojonej. Kwiecień, marzec, może maj, coś takiego. Na Discordzie przywinął się 2 marzec. Ale nie wiemy na razie. Ja na bieżąco śledzę Discorda, więc to nie jest pierwszy film o remake'u, ponieważ z tego będzie najprawdopodobniej cała seria. Ogólnie to remake został, no jak już wcześniej mówiłem, ogłoszony w 2020 roku. Najpierw chyba na początku roku szkolnego ja przez chwilę miałam wrażenie, że to po prostu twórcy wrócili do tego, ale to fani. I jak myślisz, czy twórcy usuwając Adventures, czy zamykając, zrobili dobrze? Nie wiem właśnie. Moim zdaniem nie wiem. Żeby to sformułować bardziej, to trzeba raczej obejrzeć gameplay. Jeden polski youtuber robił z tego gameplay. Co? Matornen. To będę musiała sobie obejrzeć. Mogę ci linka wysłać. No dobra, to sobie obejrzę. Później. Jak myślisz, czy muzyka z tego PVZ Road Trip, bo tak się nie może nazwać się Adventures, no bo to będzie plagiat. Jak myślisz, czy muzyka będzie... jakby taka sama jak w Adventures, czyli użyta jakby ta sama, czy oni zrobią swoją jakby autorską? Ja bym chciał, żeby była to jakaś autorska, ale by też nie była starsza jakby. No, starsza właśnie. Ale bym chyba była... A myślisz, że pojawi się w tym nowym PVZ Road Trip Dr. Zombos? Bo w Adventures miał być Dr. Zombos, ale jakby porzucono tą grę już przed zamknięciem, już nie robiono aktualizacji. W sensie, kiedy ogłoszono
słyszeliście wypowiedź Kaczki na ten temat, ponieważ sprawa wyglądała tak, że w momencie ogłoszenia zamknięcia Adventures, nie przytoczę wam daty, bo nie wiem konkretnie, od tamtej pory nie było już update'ów. A gdyby tego nie było, byłby Dr. Zombos. Ponieważ PWZ Adventure skończy się na ostatnim poziomie w świecie Zombytarium Manor. No. Jakby to przetłumaczyć. Opuszczony dom zombie, jeśli to tak można nazwać. No. Czy nie możesz się doczekać? Ja? Road tripu. No ja już cały czas nie mogę się doczekać. Od tego momentu, kiedy ty mi to powiedziałeś, bo ja nie wiedziałem, że taka gra istnieje w ogóle. No ogólnie Adventures to jest pierwsza i na razie jedyna gra, którą zamknięto. Ponieważ niby zamknięto trójkę pre-alpha, ale to nie była oficjalna wydana. I dlatego to się jakby nie kwalifikuje. Jak myślisz, jakie mogłyby być nowe rośliny? Nowe rośliny? Bo mają być nowe rośliny. New plants and new zombies i nowe mapy. Bardzo ciekawe. No ja bym chciała widzieć jak najwięcej nowych rośliny. Ale z dwójki, czy absolutnie autorskich? Autorskich, bo z dwójki to ja znam prawie wszystkie, bo gram oczywiście, to znaczy grałem, bo teraz nie mam tej aplikacji, ale chcę, żeby były takie nowsze, zobaczmy, jak się gra takie fajne. A dasz wiarę, że w Adventures były szparagi? Co? Naprawdę? Szparagi? Ale wracając do spekulacji, w Adventures, znaczy w sensie w road tripie, będzie mi się to już mylić. Po pierwsze, mają być tryby. To już nie jest tak, że po prostu wchodzisz i od razu masz wszystko jakby. To będzie tak, będziesz mieć do wyboru tak jakby normalną, pikselową, coś jak Pokémon Fire Red, tylko że nie polega to na Fire Red, ale chodzi o grafikę. Słyszeliście wypowiedź Kaczki po raz drugi. No i ma być też, bo był taki tryb w Adventures. Brain Ball. Chodziło o to, że możesz atakować miasta swoich przyjaciół. Zombie. Tylko, że to było na Facebooku, więc wiesz, konta i tak dalej. I jak myślisz, czy to uda się rozwiązać? Czy to tylko jest pusta zapowiedź, która się nie spełni? Trudno powiedzieć, no może się nie spełnić lub no nie wiem aż tak do końca, ale mam nadzieję, że takie ten coś się pojawi. Też mam nadzieję. No. Czy chciałbyś nagrywać z tego serię, jeśli już wyjdzie? Ja z chęcią bym mógł nagrać sobie serię taką, bo na moim kanale prawie nic się nie dzieje, ale mam nadzieję, że za niedługo będzie się więcej dziać. Rzadko gram w roślinki, jak już to kiedyś, jak byłem młodszy lub jak miałem serię, ale ja chcę przetestować zamiast Plants vs. Zombies 1 lub 2 lub tam Heroes, to chciałbym przetestować na przykład Adventure. Heroes nawet nie ma 20 milionów pobrań, ma tylko 10 milionów. O kurczę, ja tego nie widzę. No Heroes to był nie wypał, ale... No ogólnie te spekulacje tutaj, no to nie były takie jeszcze konkretne, natomiast będą jeszcze konkretniejsze. No i przede wszystkim, niestety nie mogę upublicznić muzyk z road tripu, bo będą autorskie. To taka happy wiadomość, ale nie mogę ich udostępnić. Ponieważ mogą mnie, wiesz, za prawa autorskie, bo ci, którzy udostępnili muzykę z road tripu, przynajmniej tą jakby w wersji jakby beta, no to oni pracują nad tą grą, albo mają jakieś bliskie powiązanie, albo po prostu dostali zgodę. A ja nie będę im teraz zawracać głowy, czy mogę sobie muzykę, nie? No bo zależy mi na tym, żeby jak najszybciej wydano tą grę, nawet w wersji beta. Chociaż nie wiem, jak to w wersji beta, bo ta gra jest stworzona z myślą o fanach, którzy w to nie grali.
Na pewno są, na pewno zagrają w to ludzie, którzy w to grali. Ja grałam w to 15 minut przed włączeniem serwerów. A to jest inna historia. Ogólnie, jak oceniasz Adventures, przynajmniej znaczy to nowe Adventures po screenshotach, tak w skali od 1 do 20? Od 1 do 20? W podobieństwie. W podobieństwie to gdzieś tak, mi się wydaje, że tak 16 lub 15. Coś takiego. Mhm. No. Chyba nie ten. Wiadomo, sami będą jakieś zmiany. Jeśli będą jakieś. Ja też mam chyba teorię na temat tego, dlaczego będą nowe mapy rośliny i zombie. Bo gdyby nie było, to twórcy roślinek, w sensie EA, mogliby pozwać ich za plagiat. Nieistniejącej już gry w tym momencie. Zostały po niej tylko nagrania sprzed 8 lat gdzieś. Niedługo rocznica. Na moim kanale będzie to mieć jakieś jakby pseudo obchody będą. Obstawiam, że będą po prostu screenshoty z tej gry. Oczywiście w kolorze szarym, bo jakim innym. Nie będzie intra. Bo to ten. No i obstawia. No i ja już wiem, jaką piosenkę do tego dodam. Będzie to The Sound of Silence. Bo mi tylko to pasuje. Żeby to nie było aż takie wesołe, bo przecież ta gra nie cieszyła się popularnością, to jest fakt. Dlatego, że była na Facebooku. A mogła być na sklepie Play. I mogliby inaczej rozwiązać Brain Balla w takim wypadku. Ale to jest akurat na inny temat film. To jest na jakiś inny film, ale z road tripu. To by było chyba na tyle. Bo nie wiem, nic jakby chyba już nie chcesz dodać, czy chcesz? Nie, ja już nie mam nic do dodania. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, ponieważ mój absurdalny cel do końca tego roku to jest 200 subskrypcji. No. No i oczywiście mam nadzieję, że Filipek 95, Kacperek 75 na te kanały zapraszam. Mam nadzieję, że Filip wrzuci niedługo film. No, możliwe. No i życzę im 100 subskrypcji. Dzięki. Też na Discorda. Discord, nie wiem, czy będzie link. Wiecie co, wpadnijcie na shorta, który dzisiaj wyszedł. No i po prostu